Orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza zagrała w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Margoninie. Cieszę się, że jest tutaj akurat Państwa tak wiele. To dobry czas i dobre miejsce na koncert kolęd i pastorałek. Świątynia zawsze jest dobre miejsce na koncert kolęd. Ten klimat jest tutaj, zresztą atmosfera, tym bardziej dekoracja jeszcze świątyni związana też z okresem Bożego Narodzenia. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się nam narodził, w Betlejem nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia. Betlejem nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia. Orkiestra wystąpiła w pełnym, ponad 40-osobowym składzie. Na pierwszym planie była trójka wokalistów. To wykształceni muzycy z wieloletnim doświadczeniem. Zaczynałyśmy od szkoły muzycznej, później były studia muzyczne, Akademia Muzyczna w Katowicach, no i później, czy międzyczasie, rekrutacja do Straży Granicznej, no i tak zaczynałyśmy. Wydawałoby się, że koncert kolęd nie może niczym zaskoczyć, a jednak zarówno dobór utworów, jak i ich interpretacja odbiegały od tradycji. Przekażmy sobie znak pokoju. Wszystkie kolędy, wszystkie utwory przygotowujemy, mając na względzie to, aby było coś nowego, coś ciekawszego dla ludzi, dla odbiorców, żeby to się właśnie ludziom podobało. Stąd też właśnie dużo różnych nowocześniejszych takich aranży, nie są to klasyczne utwory, choć i takie też mamy, żeby każdy miał coś z tego koncertu kolęd. Żeby było coś dla klasyki, coś dla jazzu, coś dla rozrywki, dla każdego coś dobrego. Interpretacja zawsze jest od siebie. Każdy ma własną. To w zależności od utworu, który się wykonuje. Od tekstu, jaki mamy do przekazania, to myślę, że także interpretacja powinna być ze szczerego serducha. Honorowym gościem koncertu był minister zdrowia Adam Niedzielski, który złożył mieszkańcom Margonina noworoczne życzenia. I korzystając z okazji, chciałem Państwu złożyć też serdeczne życzenia na ten rok. Takie już bardziej poważne, bo ostatnie lata nas ciężko wszystkich doświadczyły. Mieliśmy do czynienia z potężnym kryzysem w postaci pandemii, z inwazją Rosji na Ukrainę. Ja bym bardzo chciał, żeby ten rok nas niczym już nie zaskoczył. Żebyśmy przeżyli go w spokoju, z łaskami pańskimi i na pewno myślę, że tutaj w Margoninie potraficie się dobrze bawić, więc na pewno ten rok będzie udany. Bardzo Państwu dziękuję.